Dzień dobry Państwu. To drugie śniadanie Mellera. Jestem troszeczkę stremowany. Jesteśmy z Tobą. No tu siedzę z Wali Gosia, to od razu ich przedstawię po kolei. Justyna Sobolewska, Łukasz Jestem Orbitowski, Jakub Żulczyk, Sylwia Hutnik. Kuba pierwszy powiedział, że udzieliła mi się Twoja trema. Nie, będzie dobrze. Sam mówię, że będzie dobrze. Wczoraj mnie pocieszałeś. No ale czemu ma być źle? No będzie dobrze. Podtrzymuję to stanowisko. To jest pierwsze, drugie śniadanie Mellera. I chciałem przede wszystkim bardzo, bardzo podziękować 282 osobom, które wsparły powstawanie drugiego śniadania Mellera na zrzutce.pl. Tam można robić zrzutka.pl, ukośnik śniadanie Mellera. No i teraz widzicie, drodzy Państwo, drodzy przyjaciele, drodzy darczyńcy, na co poszły te środki. Znaczy zaraz zobaczycie, bo to będą różne ujęcia i w ogóle, i zdjęcia. Myślisz, że żałują? Mam nadzieję, że po programie nie będą żałować. Słuchaj, no wrzuciłem skład, był generalnie zachwyt, nie to żeby Wam kadzić, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chciałem powiedzieć, dziękuję też za gościnę. Jesteśmy w Warszawie, na ulicy Śniadeckiej, w Słodkim Bzie, gdzie odkryłem jako nieweganin uroki słodyczy wegańskie. Właśnie, które są wasze talerzyki? Weźcie. Nie robię product placementu, to nie było oczekiwane. Ja po prostu jestem wdzięczny, że ktoś mnie przyjął i ugościł. Zjemy na pewno. Ale podać ciasteczko? Nie, ja nie, ja będę gadał. Dobra. Słuchajcie, także tak, podziękowałem darczyńcom, podziękowałem gospodarzom, przywitałem gości, bardzo Wam dziękuję. Ale nie, jedziemy, tak coś dzwoni, spoko. Słuchajcie, zacznijmy od rekomendacji kulturalnych. Pamiętam, że ostatnio jak Justyna Sobolewska była jeszcze w drugim śniadaniu Mistrzów, to musiałem jej przerywać, znaczy Justyna krzyczała, że nie zejdzie do anteny, będzie mówić o książkach. Serio, a nie, a ja przyniosłam, a ja powiem, a co, a tego. No to proszę Justyna, zaczynaj. No więc kiedy powiedziałeś, że mogę przynieść jakąś książkę, to przyniosłam 5. Ale nawet miałam 6, ale jest 5. Od której zaczynamy? Ja będę pokazał do kamery. Tak, zaczniemy, bo mamy podsumować 2022, to jest moja książka roku. Trudno było wybrać, bo to w ogóle był bardzo ciekawy rok, ale jednak Zyta Rudzka, ten się śmieje, kto ma zęby, wyskoczyła naprzód peletonu, ponieważ to jest niezwykła książka, naprawdę. To się tak wchodzi, po prostu ona robi z tym językiem tak, że od razu zaczynamy po prostu w tej, uczestniczyć w tym marszu, bo ona cały czas chodzi. Wdowa. I to jest w ogóle literatura żałobna, jak wiemy, bardzo jest nasza polska specyfika, że lubimy pisać żałobne książki, ale to jest kompletnie inna książka, ponieważ Vera jakoś bierze za bary tę żałobę i tak naprawdę żałoba niczego nie kończy, a zwłaszcza wdowie, znaczy wdowa zaczyna nowe życie, więc zapraszam, poznajcie Werę i idźcie z nią w miasto. Wera to jest bohaterka książki, tak? Wera to jest bohaterka książki, to nie jest Zyta, już mi się raz zdarzyło pomylić, mówiąc na przykład Zyta nie ma pieniędzy, nie przepraszam, to Wera nie ma pieniędzy, może Zyta podkreślam. Też nie ma pieniędzy. Nie, no, ja nic o tym nie wiem. Że Zycie wiedziecie dobrze. No tak, to wspaniała pisarka i powinna mieć Zytę, kupę, bardzo serdecznie. Kupę kasy. I to jest nagród podostawała tak, książka, Zyta, która naprawdę zasługuje na wszystko. We wtorek, najbliższy, 17, rozstrzygną się stycznia. Paszporty, 17 stycznia, paszporty polityki. Pokazuj ty do tamtej. Dobrze. Mamy 3 nominowanych. W ogóle bardzo się cieszymy, że 30-lecie paszportów w tym roku, więc tak Boże, naprawdę 30 lat minęło. Trójka nominowanych, bardzo różne książki. Grzegorz Piątek, autor książki świetnej o Warszawie, teraz się wziął za Gdynię i Warszawa to była odbudowa Warszawy, jakby właściwie ocalił ten czas, który taki był, no wiadomo, niespecjalnie opisany ani ceniony. Tutaj się wziął za ten projekt 20-lecia, projekt narodowy, mit miasta z marzeń Gdyni. No i oczywiście tak jak to Piątek świetnie to opisuje, bo to jest taka historia i o ludziach, i o mieście, które jest bohaterem literackim, i o tym micie, i właściwie o nas. To jest książka o Polsce. Także rzecz znakomita, wydawnictwo WAB. Hersz Lipkin, Iszbel Szatrawska, która też jest nominowana do Objawień Empiku, chyba tak to się nazywa. Także Iszbel, odkrycia. Empiku. No przepraszam, mamy jeszcze osobowości, osobliwości. Nie, to nie było w twoją stronę w ogóle, tylko taka, to było super, jakby ta nagroda się nazywała. Ale Objawienia wiecie, Empiku. Z całego programu teraz wszyscy zapamiętają te objawienia, więc to już... Tak działa internet. Może oni zmienią teraz nazwę. Tak, i będzie taka czołówka. Nagroda specjalna Kuby Żulczyka, wiesz, Objawienie. Kuba, tak. Objawienia właśnie, Kuby. Tak, Kuba, dostajesz takie Kubę. Tak. Chociaż Objawienia to powinna być nagroda, wiesz, tam katolickich targów książki, nie? Objawienie roku. Wracając. Ksiądz Buraczek. Wspomnienia.
Wracając do Wracając, Izbel Szatrawska, to jest dramat. To jest dramat, który czyta się w ogóle fantastycznie. To jest książka, która zawojowała w tym roku wiele umysłów i czytelników, bo Hersz jest takim niesłychanym bohaterem. On z Łodzi trafia do Hollywoodu, a tam jest strasznie, bo trafia akurat na makartyzm tropi się komunistów i on w tym wszystkim na planie hollywoodzkim. Świetna historia, właściwie nie tylko o antysemityzmie, bo o bardzo różnych rzeczach. To jest naprawdę rzecz, która tak dotyka naszych czułych stron. To jest objawienie, ponieważ zwykle wydawało nam się, że nie można czytać dramatu normalnie, bez podziału na role, przy czym po tam kolejnej stronie zapominasz, że to jest właśnie taka, a nie inna, taki, a nie inny gatunek i konstrukcja tego tekstu i po prostu wchodzisz w historię Hersza. W ogóle dramat jakoś w literaturze teraz mocno jest i to jest wyraźne i dramat po prostu rozpycha się w książkach, ale w ogóle też w teatrze się rozpycha. Trzecia książka Urszula Honek, Białe Noce, to są opowiadania, beskidzkie opowiadania, które są napisane niesłychanym językiem. Tak po prostu się wchodzi w to i to jest, no to są ciemne historie właściwie, historie też o kobietach, ale o zwierzętach, w których uderza język. To jest, Urszula Honek jest poetką i to się czuje, ale to jest bardzo dobre przejście właśnie z poezji do prozy, które często bywa trudne, bo to nie jest to samo, jak się pracuje nad zdaniem w powieści, a zdaniem wersem i historią. Także bardzo dobrze to się Urszuli Honek udało i to jest wydawnictwo Czarne, to była Cyranka i teraz moja książka, którą rozpoczynam 2023 rok, to jest premiera, będzie w poniedziałek. Właśnie ją dostałam i po prostu jest jeszcze nie doczytałam. Czytałam ją w pociągu i nie mogłam się oderwać. Katarzyna Michalczak, Synu jesteś kotem. To jest historia matki i syna. Syna atypowego w spektrum autyzmu. I to jest książka napisana wspólnie. Niesłychanie poruszająca, bo to jest historia wielu rodziców. To jest historia o rodzicach po prostu. I nie tylko dzieci atypowych. O rodzicach, którzy mają poczucie winy. Myślę, że bardzo wielu rodziców zna to poczucie, taki element rodzicielstwa i próba zrozumienia tej osoby, innej osoby, która jest inna, która właśnie odstaje. Próba świetnie napisana. Katarzyna Michalczak jest też pisarką, autorką zbiorów opowiadań, ale ta książka, jestem w połowie i po prostu dzisiaj ją skończę, bo myślę, że to jest też bardzo ważna książka, po prostu dla nas wszystkich, dla rodziców. Ja już daję głos Łukaszowi, ale a propos błędów rodziców, ja zawsze wspominam z mojego ukochanego Przed wschodem słońca, kiedy już nie pamiętam, czy Ethan Hawke do Julie Delpy, czy Julie Delpy do Ethana Hawke'a, że rodzice zawsze coś spieprzą, zrobią czegoś za dużo albo za mało, obojętne jakie dzieci, jacy rodzice. Tego się trzymam. Ale wiesz, nie jesteśmy od tego, żeby się nie mylić. No to prawda. A ja przyniosłem taką książkę, której się po mnie... Tak? Powiadasz? Tak, przyniosłem ją z tej półeczki na tamtą. Oczywiście włożyła mi ją w ręce wspaniała Sylwia Hutnik, gdyż ktoś mnie nie poinformował zawczasu, że należy tutaj przynieść różnego rzeczy. I stąd też z tego przypadku mamy taką książkę, której by się mało kto po mnie spodziewał. Objawienie. Tak. Tam pokaż, do tamtej. To jest książka... Musisz przytrzymać chwilę. Jarka Szubrychta. Skóra i ćwieki na wieki. Moja historia metalu. Szubrych, zacznijmy od tego, że jest człowiekiem mądrym. Niewielu ludzi jest mądrych na tym świecie i Jarek Szubrych znajduje się w tej nielicznej grupie. Jakkolwiek się nie wypowie, cokolwiek nie napisze, mądrość tryska z jego ust i spod pióra. Taką ma Jarosław właściwość i ta książka jest trochę erupcją tej mądrości i konfesją metalowca, gdyż Jarosław, nim został cenionym, znanym dziennikarzem, przemetalował wszystkie możliwe obszary tej rzeczywistości, bo był i grał w zespole, i pracował w branży płytowej, wydawał w firmie fonograficznej i jakieś ziny robił. No, przeczołgało go przez każdy aspekt metalu i tutaj daje temu świadectwo. Ty śpiewał, nie? Czy to powiedział? Znaczy, tak. Ja nie wiem, czy to ja bym to, tego do końca... Śpiewem nie robił. Śpiewem nie nazwał. Był wokalistą. Umówmy się, Słowik z Dukli. Tak, nie? Tak. Grał w kapeli Lux Occulta, zresztą pamiętam go, mieli taką
płytę Dionizos i on się wtedy wdziewał w taką czerwoną togę i miał liście laurowe wokół swojej. Jak performer. Tak. Przebierał się za... Człowiek renesansu. Tak. Był wspaniały. Ludzie nie wiedzieli, co o tym sądzić, ale on na pewno się czuł z tym dobrze i może nawet ma to wdzięko dalej. A zmierzam do tego, że jeżeli ktoś... Że ta książka tłumaczy metal, metal jest w jakiś sposób dziełem kompletnym, to znaczy jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby się dowiedzieć, czym ten metal jest, prawda? Zobaczył Nergala w telewizji, albo mu syn wymalował odwrócony krzyż na ścianie i on nie wie, co z tym teraz zrobić, to się z tej książki dowie. I właściwie, jeżeli ktoś nie odczuwa potrzeby podążania za tą muzyką, to więcej mu nie trzeba. No, Jarosław w tych okładkach zamknął wszystko, co jest w metalu ważne, a i takiej książki brakowało i żałuję, że ja jej nie napisałem, ale Jarek to zrobił lepiej i bardzo dobrze. Dla mnie ta książka też była bardzo ciekawa, bo jakkolwiek nie słuchałam metalu, ale byłam zaangażowana w punkową scenę i to, co było ciekawe, to czytanie o historii sceny metalowej w latach 80. i 90. i jakby tropienie tych wspólnych elementów z punk rockiem. Ziny, robienie sceny, koncertów, szamotanie się po mieście w związku z ucieczkami innych subkultur młodzieżowych, czyli całe to napięcie, co jak człowiek młody jest, to po prostu jest też elementem adrenaliny młodzieńczej. I to jest też w ogóle drugi ciekawy punkt tej książki, mianowicie, że opiera się to na prywatnej, osobistej historii Jarka. I jest tam element sentymentalizmu, wiadomo, ale on się staje uniwersalny i staje się, za przeproszeniem, głosem pokolenia. W tym sensie, że wpisuje się w jakąś w ogóle taką tkankę społeczną, bardzo specyficzną, a z drugiej strony, no myślę, że choćby patrząc na okładkę albo słysząc ten tytuł Skóra i ćwieki na wieki, gdzieś tam każdej osobie mniej więcej skojarzy się z czymś, co, nie wiem, widział na ulicy albo właśnie, nie wiem, w programie telewizyjnym. Więc będzie też miał jakiś punkt zaczepienia, więc bardzo dobry sposób na, nie wiem, esej, reportaż, autobiografia. Nie, to jest cudowne, tutaj te tytuły. Piwo w żyłach, jestem śmieszny czort, płomień na niebie północy, gorące łono carycy, czarna koza z lasu tysiące młodych. Gorące łono carycy, jeżeli pamięć nie myli, jest tytułem piosenki grupy Destroyers. Był taki zapomniany, straszliwy zespół. Ale byli atrakcyjni dla metalowców w latach 80., albowiem mieli na okładku tak zwane gołe baby. Nie no, gołe baby są to ważnym elementem tej książki. I to była główna siła ich przekazu, po prostu naga dziewczyna na okładce, płyta Noc Królowej Żądzy też. Bardzo. No trzeba koniecznie słuchać muzyki w czasie czytania. To jest... Panie Kubo. Bardzo ważne. Ja nie wziąłem żadnej książki z powodu technicznego, bo od 3 lat czytam książki tylko na Kindlu, bo... Myślałem, że od 3 lat nic nie przeczytałem. Nie, coś no bo jest pisarzem, a nie czytaczem. No właśnie. No Kuba tyle pisze, że Kindle ma czytać. Nie, no czytam na Kindlu, bo jakby zbuntowałem się przeciwko ilości papierów w domu, bo po prostu i ile można, tak? Potykać się o książki papierowe, które są dosłownie wszędzie i od stołu po toaletę i tak dalej. Ja w ogóle jestem wielkim fanem czytników i bardzo je polecam i one zmieniły moje czytelnicze życie na lepsze, ale książka taka, która zrobiła na mnie przez ostatni chyba miesiąc największe wrażenie, to jest taka książka, nie wiem czy ona wyszła po polsku, ale w Stanach Zjednoczonych było o niej dosyć głośno. To jest książka takiego faceta, który się nazywa Ed Young. I to jest, nazywa się ta książka An Immense World, czyli jakby, no nie wiem jak to dobrze przetłumaczyć, ale... Jesteś magistrem amerykanistyki, postarałbym się. Ale właśnie tu mam akurat dziurę w mózgu, więc zostanę przy tym oryginalnym tytule. Jest to książka o zwierzętach. Popularno-naukowa książka o zwierzętach, a konkretnie jako książka o tym, jak zwierzęta widzą świat. Tylko ona nie jest napisana z takiej perspektywy takiej, jak to właśnie się pisze takie książki. Jak, czy twój kotek cię lubi, nie? Czy twój piesek na przykład, co się teraz, czy twój piesek tak naprawdę myśli, że jesteś jego mamą, czy jesteś jego tatą? Nie, to jest taka trochę poważniejsza książka, która mi się łączy z takimi buddyjskimi też rozważaniami, ale żeby za długo na ten temat nie rozmawiać. Autor tej książki, czyli Ed Young, jakby odnosi się do takiej filozoficznej kategorii Umweltu, czyli że każda istota żyjąca ma swój wewnętrzny jakby świat w sobie i
i ten świat jest związany z tym, jak percepcja wygląda tej istoty, w sensie jakie ona ma zmysły, jak te zmysły działają i tak dalej. No i to mi się bardzo ładnie wiąże z tą taką buddyjską ideą, że wszystko jest iluzją i nie ma jednej prawdziwej rzeczywistości. Jak czytam sobie tę książkę Junga, to dokładnie sobie o tym myślę, bo to, że na przykład my czujemy jakąś tam temperaturę, albo że coś tam słyszymy w jakimś tam paśmie, albo że widzimy jakieś tam kolory, to jest nasza jakby ludzka sprawa, ale niekoniecznie jest to sprawa na przykład komara, czy tam sikorki, czy pająka. No i jest to taka bardzo dobrze napisana, bardzo przystępnie napisana książka w formie takiego reportażu uczestniczącego trochę, no bo on tam gada z różnymi badaczami, którzy zajmują się różnymi zwierzętami i odwiedza ich w ich miejscu pracy i dowiaduje się mnóstwa, no niebywale wstrząsających też ciekawostek o różnych zwierzętach i o tym, jak one funkcjonują. I nawet on, to jest ciekawe, no bo on się nie skupia na zwierzętach takich, które znamy dobrze, tak? Typu pies, kot, krowa, które zresztą są zwierzętami takimi dosyć tak podobnymi do nas w miarę, w tym jak widzą rzeczywistość, jak ją odbierają. Ale bardziej na królestwie owadów, królestwie ptaków i królestwie ryb, na zmysłach, których my w ogóle nie mamy na przykład i wyobrażaniu sobie, jak te zmysły działają, czyli na przykład echolokacja albo wyczuwanie pola magnetycznego, które mają na przykład ptaki, co tłumaczy, dlaczego ptak na przykład potrafi przelecieć pół świata dokładnie w to samo miejsce i wie gdzie, bo ma... Tak naprawdę teoria jest taka, że ptak ma w sobie wbudowany jakby taki kompas, czyli po prostu wyczuwa swoim ciałem jakby pole magnetyczne. No niesamowicie ciekawa historia. No mnie najbardziej chyba poruszył rozdział o delfinach i o echolokacji, bo z tej książki to mogę taki fun fact jeszcze powiedzieć o delfinach. Nie zaprosiłeś mnie chyba z takim w ogóle nastawieniem, że będę ci opowiadał fun fact o delfinach. Słuchaj, powiem ci, że jedno z legendarnych drugich śniadań mistrzów było, kiedy Andrzej Grabowski zaczął nagle mówić o bobrach. Ale i paskowy TVN24 ale o bobrach zwierzętach? Ale, bo wiesz, to z Andrzejem to równie bywa, nie? Ale wiecie, dojrzały człowiek musi zdać sobie odwagę, żeby znowu interesować się zwierzętami. To jest wspaniała pasja. Tak, ja jestem ostatnio strasznie... To jest ostatnio mój naprawdę temat. Tak, ale to mam prośbę, powiedz o tych delfinach i echolokacji. W wielkim skrócie. Nowy Kuba Żulczyk. Echolokacja działa, jest trochę takim przedłużeniem słuchu, tak działa ten zmysł, mniej więcej najprościej, żeby go opisać, że coś jakby wydajesz jakiś dźwięk i słyszysz, jak echo tego dźwięku się zachowuje i na tej podstawie tego echa mniej więcej rozumiesz, gdzie jesteś i co jest przed tobą, jakie obiekty i tak dalej. No ale delfin używa tej echolokacji w wodzie, a dźwięk się trochę inaczej zachowuje w wodzie niż nie w wodzie. Tu akurat nie mam aż takiej wiedzy, żeby ci wytłumaczyć, na tym ta różnica polega. Natomiast efekt tej różnicy jest taki, że jeśli na przykład jest delfin w wodzie i ty na przykład w wodzie zanurkujesz, jesteś w zasięgu jakby echolokacji delfina, to delfin nie tylko jakby zecholokuje ciebie jako obiekt w sensie otwarty, tylko na przykład jest w stanie też zecholokować twoje wszystkie narządy wewnętrzne. W sensie twój szkielet, twoje serce, twoją wątrobę, jakby jego jest w stanie widzi ciebie jak trochę jak na tomografię. Tylko za pomocą echolokacji. Gdzie jest moja wątroba? Wiedza mu na przykład, to jest też strasznie ciekawe, co jeszcze delfin potrafi, były różne eksperymenty, że delfin potrafi ten zecholokowany obiekt jakby przełożyć na wzrok. Czyli na przykład potem rozpozna go na monitorze, nie? To co zecholokował. A ta wiedza jest mu na przykład potrzebna do tego, żeby na przykład... Delfiny zjadają już złowione tuńczyki. I to jest do polowania, do jedzenia. Na przykład delfin potrafi zjeść już złowionego tuńczyka, ale wie, gdzie ten tuńczyk ma w ciele hak, więc potrafi go tak z tego haka zdjąć, że się po prostu nie pokaleczy i nie połknie tego haka i się nie załatwi tym hakiem. Na przykład. Nie wiem, czy jestem bardziej zafascynowany historią echolokacji delfinów, czy tym, że opowiadasz to ty po prostu. Mój kolega zdradził mi kiedyś, dlaczego nie jada ośmiornic. Znaczy to jak gdyby nie jest wielki problem w naszej współczesności, nie jeść ośmiornic. Tam też jest bardzo dużo ośmiornica w tej książce. Ale zwierzył się wówczas opowieści o ośmiornicy przechowywanej w jakimś laboratorium, która po pierwsze nienawidziła ludzi, którzy ją tam przetrzymywali i robiła im różne draństwo, rzucała w nich przedmiotami i tak dalej, i tak dalej. I pewnego dnia to stworzenie zdołało wyjść z tego basenu, otworzyć klamkę i uciec przez kratkę ściekową. No i kolega doszedł do słusznego wniosku, że jeżeli coś jest tak sprytne, tak inteligentny i posiada zdolność do zemsty, potrzebę zemsty, to jest bliżej nas niż sądzimy i powinniśmy je zjadać. A jak się nazywał ten film? Mój przyjaciel,
ośmiornica? My Friend Octopus. Ojej, tak. O tym facecie, mój przyjaciel, tak. Południowa Afryka jest i tam niesamowite. Dostał Oscara, czy nie? Pięknie. Oscara, tak. Dostał najlepszy dokument chyba, no. Mój przyjaciel, czy moja, jak to było? Mój przyjaciel, ośmiornica. Chyba tak. Tylko one biedne krótko żyją. I ponoć dlatego się nie rozwinęły swojej kultury. Zresztą też był w tym filmie ten moment takiego odejścia. Sylwia, twoja... Nie wiem, jak wbić się z echolokacji, z tym, co przyniosłam, ale to nie telewizja śniadaniowa. Czas kultury. Przyniosłam pismo kulturalno-społeczne, bo spieszmy się kochać te pisma, prawie już ich nie ma. A czas kultury jest z nami niemal od 4 dekad, więc warto też to podkreślić, że to pismo z tradycjami. Zwykle jest tak, że każdy numer ma dwa tematy przewodnie. Ten ostatni, który ukazał się jeszcze w poprzednim roku, dotyczy dyskusji, między innymi dyskusji o tym, czy skancelować rosyjską kulturę i sztukę, co zrobić w kontekście poznawania, czy właściwie odkrywania kultury ukraińskiej. Jak to jest, jeżeli osoby mają różne tożsamości, w tym rosyjską, i jak one się mają na przykład w Polsce albo w Ukrainie i tak dalej. Trzy bardzo ciekawe teksty, między innymi Wiktorii Ameliny, która pisze o tym, że zacytuję, debata wokół bojkotu rosyjskiej kultury nie powinna być teraz głównym zmartwieniem zachodnich środowisk artystycznych i intelektualnych, przynajmniej nie tych, które mają coś wspólnego z Europą i wartościami dotyczącymi praw człowieka, godności i solidarności. Postuluję, żeby zamiast skupiać się na tym, czy o Jezu, co my mamy zrobić z Dostojewskim, skupić się na tym, żeby, jak pisze, Rosji nie udało się po raz kolejny unicestwić ukraińskiej kultury, między innymi tym, że dominuje w tych dyskusjach. Kolejnym ciekawym tekstem jest tekst białoruskiego dziennikarza i pisarza Ihara Babku, który w takim eseju o rybach i ludziach stwierdza, że dotychczasowe nasze, nie wiem, narzędzia czy klucze intelektualne dotyczące zrozumienia tego, co przynosi nam świat, są gównowarte i musimy przyznać sami przed sobą, również ci, co się wymądrzają w różnych programach, że nie wiedzą na temat świata nic i teraz muszą być niczym małe dzieci, pytając, patrząc z szeroko otwartymi oczami. Drugim tematem tego numeru jest sztuka dla dzieci, dziecięca, z dziecięcym obserwatorem. Miałam przyjemność być recenzentką naukową niektórych z tych tekstów i myślę sobie, że to jest bardzo też ciekawy moment, w którym powoli kultura przeznaczona dla dzieci wychodzi z takiego undergroundu albo getta, co widać też na przykład w literaturze, że coraz częściej te książki kierowane do dzieci nie są już taką ciekawostką 5 minut przed dzwonkiem, tylko są elementem szerszej kultury. No i oczywiście bardzo ciekawy, to jest też w kontekście literackim, jest ostatni rok, jeśli chodzi o no właśnie objawienia literatury young adult, czyli tej młodych dorosłych i po prostu totalną dominantę targów książki, festiwali, topek, księgarni i to, że po prostu młode osoby piszą książki, młode osoby je czytają i to jest jakiś szał zupełny. To jest super, nie? Znaczy, to jest jakiś, no, pewnie super. Wszyscy mamy doświadczenia różnych targów książki i po prostu te kilometrowe kolejki głównie dziewczyn z jakimiś tomiszczami, w których po prostu są, wiecie, tam zaznaczone fragmenty i jakaś histeria dotyczące, nie wiem, takich osób jak Pizgacz czy innych. Tak, kryteria Pizgacz. To jest w ogóle jakiś... No, ja się czuję totalnie dziadersowo. Znaczy, nie znam tego segmentu. Ja ci powiem gorzej, Sylwia. Ja lata temu w ogóle nie wierzyłem, że coś takiego jak adult się uda. Tak. Jak gdyby naturalnym... Znaczy, że mamy Musierowicz i koniec. Jestem z tego świata, który odkładał odłożył wejście. Słuchajcie, bo wyjaśnię ludziom, którzy na przykład nie mają dzieci, czy nie siedzą w tym. No, Jan Kendall, czy powiedzmy dawniej mówisz nastolatki. No tak, tak. Nie dzieci, a już ale dla mnie to było ścieżka czytelnicza wyglądała w ten sposób, że jednego dnia odłożyłem Numinki, a drugiego dnia wziąłem Stephena Kinga, prawda? I tak no to myśmy miały samo, jeszcze no. Właśnie Siesicka, Musierowicz, jakieś takie Niziurskiego czytałem, no tak. Ale do Niziurskiego ja to już czytałem, ale też czytałem to z taką świadomością, że to jest książka... Jakby, która nie opisuje współczesności. Oczywiście, to jest książka taka stara, to są stare książki, ale trochę nie ma innych, tak?
A tutaj jest zupełnie inny świat. Oczywiście on jest też bardzo często poza Polską. I bohaterowie, bohaterki mają niepolskie imiona. Rzecz dzieje się w Nowym Jorku albo gdzieś tam w ogóle, nie wiadomo gdzie. Nie, ale w ogóle wprowadzono do takiej literatury dla tej grupy wiekowej tematy, nie wiem, umierania, chorób, tożsamości seksualnej, cierpienia, rozpadu rodziny. Znaczy wszystko to, z czym się młodzi ludzie stykają. Czego na tym życie polega. Panie! Ale no też język się zmienia, prawda? Dlatego, że te książki są tłumaczone, niebinarne, autorzy niebinarni, trzeba szukać języka. Jakby praca w polszczyźnie się odbywa w tym segmencie literatury. To jest bardzo ciekawe. To jest ciekawe, że my rozmawiamy tam LGBT, coś tam, a właśnie młodzi dorośli już w ogóle oni tam żyją i oni sprawdzają. Używają języka, nie mają żadnych problemów z tym, żeby znaleźć odpowiednie formuły również w języku polskim. Jakby to idzie... Ale to nam peron odjechał. Ja w wieku 46 lat mam szczere przekonanie, że świat już nie jest dla mnie. Że to że rzeczywiście... Nie, no, panią, nie. Albo wiesz co, albo jest inaczej. Cała ogromna gałąź przemysłu, na przykład rozrywkowego, z optymalizowana specjalnie na ciebie. Tak, ale ja wiem, ale zdaję sprawę, że Iron Maiden znowu przyjeżdża do Polski, ale to nie jest treść jak gdyby świata, prawda? Świat poszedł w jakimś kierunku, nie, który bo to jest już trochę poza moim zasięgiem. Nie, ja, my jesteśmy za pętlę. Jest dla ciebie też. Nie? A to jest, ale kultura sentymentu. No, ale właśnie dlatego. Ale słuchaj, dzieciaki... Ale istnieje różnica między kulturą sentymentu, a kulturą świeżą, buntowniczą i twórczą. Nie, ale posłuchaj, ale na przykład to, że z jednej strony ze Stranger Things przywołane, że wiesz, no ja się wzruszam, bo to dzieciństwo, mimo że miałem dzieciństwo polskie, nie amerykańskie, a z drugiej strony dzieciaki... Kate Bush, która nigdy nie była tak popularna jak dzisiaj. No ale to w South Parku były Nostal Gronka, które jadłeś i one mówiły do ciebie, a pamiętasz jak było? No i to jest dokładnie to samo. Z tym, że myślę, że w naszym pokoleniu jakby problem też polega na tym, że my się zapętlamy non-stop w tym samym jakby w tych samych pytaniach. Ja przynajmniej mam zawsze takie poczucie, że jak mam napisać 666 felieton o aborcji, to po prostu mam takie... Ale to nie wierzę, że musisz o tym pisać. Co pani myśli o feminatywach? To jest polski temat. Prawda? Wciąż te same rozkminy, które oczywiście nic nie przynoszą. Trzeba o tym pisać, no bo mamy problem aborcji niezałatwiony. W normalnych krajach, gdzie dotarła cywilizacja, gdzie już wynaleziono koło i skrobane, to nie jest kłopot, prawda? Była rewolucja seksualna, tak? Chociaż kłopot może być backlashem, patrzcie Stany, no oczywiście to jest też historia, nie było rewolucji seksualnej, a mają normalne prawo w tym zakresie, z tego co mi wiadomo. To my jesteśmy tą klerykalną wyspą z tego względu, że zdarzył się Karol Wojtyła. Jakby tego faceta nie było, bylibyśmy normalnym, świeckim państwem, tak sądzę. Znaczy, ale to nie sądzę, że tylko Karol Wojtyła, bo masz, wiesz, Irlandia, gdzie tak naprawdę odbicie nastąpiło dopiero w ostatnich latach, po tych kilkudziesięciu... No ale nastąpiło. Nastąpiło i tutaj też nastąpi, tylko pytanie, wiesz, no pytanie kiedy? No, znaczy, że po prostu tu jest tak pedał przyciśnięty, wiesz, do dechy, że będzie, myślę, że będzie ostro i brutalnie. Ale znaczy, to wiesz, moim zdaniem to się wszystko, nie wierzę w jakieś machnięcie wajchy, bo nie wiem, co miałoby się stać, żeby nagle Polacy odwrócili się od księży i Pana Boga. Skoro po tych wszystkich... Może jakich nie będzie. Ale jest... Ja mam wielką wiarę w dzieci. Młodych ludzi. Otóż wracamy. Mój młodszy syn był 13 lat, był pierwszym dzieckiem, które nie chodziło na religię w klasie. Teraz jest jednym z 12. Połowa jego klasy już nie chodzi. Starszy syn poszedł do technikum. Poproście mnie, nie jestem na 100% pewien, ale chyba jedna osoba chodzi na religię. Przychodzi dla jednej osoby ksiądz do klasy. Prawda? Reszta ma na farmazon wywalone. To już nie jest ich świat, to nie jest ich rzeczywistość. I ci młodzi ludzie powiedzą o środowiskom związanym z Kościołem do widzenia. Nawet nie na zasadzie buntu. To nie będzie satanizm metalowców, skoro już o tym rozmawiamy. To będzie po prostu mitowizm. To nie obchodzi. To nie jest moja rzeczywistość. I myślę, i w tym jest nadzieja. No ja myślę, że wiesz, że to się powoli dzieje, nie? To jest jakby, no, oby się wydarzyło, bo takie rzeczy też bardzo szybko przyspieszają i w pewnym momencie mam wrażenie, że znaczy za naszego życia to na pewno, ale wydaje mi się, że nie chcę tutaj bawić się w jakiegoś Wernichora, ale w ciągu może najbliższych 10 lat, bo o co w ogóle chyba toczy się ta bitwa? Ta bitwa chyba się nie toczy się o to,
na razie, czy te nasze nadzieje, nie chodzi o to, aby Kościół katolicki zniknął czy wyparował, bo no, nie byłoby źle, natomiast to się nie stanie, tak? Zawsze będzie jakby dla jakiejś części społeczeństwa jakby ich po prostu jakąś codziennością, wspólnotą i tak dalej, i tak dalej. Toczy się chyba cała ta nasza jakaś cicha walka o to, aby Kościół katolicki przestał być siłą polityczną. No, tak, no to jest najważniejsze. I żeby przestał mieć życie społeczne. Przestał mieć w ogóle wpływ na państwowość, na ustawodawstwo i przestał być takim w ogóle jakimś w tym kraju ogromnym lobbystą, którym jest, nie? Kościół, który de facto jest organizacją podporządkowaną innemu państwu, nie? Żeby było śmieszniej. I teraz, który umiarkowanie podlega polskiemu prawu? Jakby. Prawie w ogóle nie, nie podlega polskiemu prawu. Teraz jest pytanie, no to jest moje, przyjmijmy, że nie będę się cofać przed 89 rok, ale powiedzmy, że po 89, obojętnie czy rządzą postkomuniści, czy prawica, czy liberałowie, czy centrum, Kościół ma mega wpływy. No i powiedzmy, poziom turbo to jest wiadomo od 2015 roku i czy te z jednej strony 33, prawie 4 lata, a w wersji takiej naprawdę twardej. No teraz było 30-lecie wprowadzenia ustawy antyaborcyjnej, tak. No więc możemy mówić o trzech dokładnie. Dekadach. No i teraz, no, jak mówię, od 2015, no to już jest taki poziom naprawdę ultra. No i pytanie, czy to już wystarczy do tego, znaczy częściowo na ten temat mówiliście, czy to wystarczy do jakiegoś takiego odbicia, czy jeszcze nie, bez czekania na pokolenie dzisiejszych nastolatków. Ale oni zaraz będą dorośli. No tak, za ale... Za 10 lat to oni będą... Tak, no to tak, powiem tak, ja się zastanawiam nad taką rzeczą. Dwa takie obrazki, które w ogóle nie mają żadnej... pamiętam taką sytuację, że byłem w pewnym miasteczku i tam były jakieś uroczystości i msza w kościele i tak dalej, no więc ja jako powiedziałbym religioskeptyczny pozostałem pod kościołem. I nagle pod tym kościołem był taki tłum, że tam się wylewało na zewnątrz i nagle podchodziło bardzo dużo różnych ludzi, którzy fani właśnie drugiego śniadania mistrzów. Jakby nie było zupełnie sprzeczności między staniem w kościele, oglądaniem TVN24, psioczeniem na PiS. Jakby ja patrząc na to powiatowe miasteczko, tak sobie myślałem, że z kolei moi znajomi z warszawskiej bańki nie rozumieją pewnych rzeczy i się dziwią na przykład wynikom potem różnych sondaży czy tam wyników wyborczych. Oraz byłem ostatnio na powiedzmy pewnych uroczystościach, na pogrzebie, gdzie był tłum ludzi i gdzie dominowała powiedzmy lewicowo-liberalna Warszawka i byłem chyba, nie wiem, jednym z powiedzmy 3 osoby na 100, które nie klękały, wiesz. No bo to jest podtrzymywane jak, oczywiście. Jak trwoga, to do Boga, wiesz, tak. jak wszystko. Znaczy, chodzi mi o to, pytanie, co jest ważniejsze, czy ta furia no. z powodu... Nie, no bo ale Marcin, poczekaj, no przecież to w ogóle to jest to właśnie różne... to... Przepraszam cię, Sylwia, no, proszę. Nie, tylko chciałam powiedzieć, że to są różne jakby porządki. Znaczy jest obyczajowość i społeczeństwo i podtrzymywanie rytuału. Są wpływy polityczne i są też wpływy polityczne około kościelne, jak Ordo Iuris, które teraz nagle nie ma pieniędzy, no bo wiadomo, że jakby jest wojna w Rosji, a którzy są... Przepiękne, nie? A którzy są oczywiście totalnymi lobbystami, znaczy to nie muszą jakby być po seminarium, żeby mieć wpływ, więc to są jakby, wiesz, różne małe rewolucje, które powinny się tu dokonać, a może nawet większe, sorry. Nie no, ale tam Ordo Iuris, wiesz, to jest też, no, wystarczy sobie z Radia Maryja, tam urodzin, włączcie jakikolwiek filmie, wszyscy po kolei tam całują pierścień imperatora. Ale widzisz, Marcin, bo to jest takie coś, co PiS wmawia ludziom, że PiS to jest partia ludzi wierzących, a opozycja to jest partia tam ateuszy, co jest kompletną nieprawdą, bo tak samo w ogóle Platforma tam jako partia jednak lekko gdzieś tam konserwatywna, tylko na taki wzór bardziej liberalny. Też mnóstwo, też mnóstwo ludzi wierzących, chodzących do kościoła głosuje na Platformę, nie? To właśnie próbuje, tam Rydzyk próbuje wmówić, czy PiS, nie? Że to właśnie my jesteśmy ten, ale to jest przecież kompletna nieprawda, co ja widzę, chociażby, żeby daleko nie patrzeć w swojej jakiejś najbliższej rodzinie, nie? Na przykład mój tata jest osobą wierzącą, praktykującą, ale to jakby jest w Platformie Obywatelskiej, zapisał się w ogóle, więc wiesz, więc to nie ma o czym mówić i on nie jest jakimś dowodem anegdotycznym, tak? To przecież ten. Natomiast to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, bo powiedziałeś o tej liberalno-lewicowej inteligencji, nie? Ale to przecież
my też, przepraszam cię, ale żyjemy też w takim trochę lekkim przekłamaniu, bo większość nas, okej, skoro my jesteśmy już tą banieczką, tą elitą, tą liberalno-lewicową inteligencją, jak tu siedzimy, to my też żyjemy, słuchaj, w takim, w ogóle nie możemy się jakoś zbiorowo pozbyć tej strasznie szkodliwej iluzji, że jest jakiś fajny, oświecony, inteligentny Kościół. Nie ma takiego, no, stary, Kościoła, oczywiście, główne, że nie. Główne inteligenckie pismo w tym kraju to jest Tygodnik Kościelny, tak? Po prostu, wiesz, który jest jednak katolicki kościelny tygodnik, którym myślę połowa... o Tygodniku Powszechnym. No tak, nie? Którym połowa kontentu to po prostu piszą klechy, jakieś swoje po prostu rozważania teologiczne, rozumiesz, nie? I to jest, i to jest to złudzenie, którego my się jakby nie potrafimy kompletnie pozbyć, a sami jesteśmy po prostu jedną nogą też w tym, w ale tym Kuba, bagnie. Ale to jest... bo to już daję ci na głos, bo to, co ja chciałem powiedzieć, to chciałem powiedzieć, że po prostu polskość jako taka jest tak przeżarta, to będzie nieładnie, przesycona katolicyzmem, kościołem i wszystkim, że to wydaje mi się, że, jeszcze, że nawet jeżeli dzisiaj na religię w miastach chodzi 20% tylko uczniów, to to jeszcze będzie długo trwało, zanim nastąpi reakcja jak w Irlandii. Ale jeszcze mogę coś powiedzieć. Ostatnio rzecz, Kodo, Marcin, chciałem powiedzieć, że to, wiesz, to twoja żona Ania zachowała się z Rikczem w momencie, kiedy były po prostu, wiesz, w 2022 było na jesieni, była zadyma i ona powiedziała, nie, no przepraszam, no ja nie mogę tutaj więcej, prawda, uczestniczyć w tej zabawie. I to było super i to zrobiło też na mnie wrażenie, bo to było bardzo takie, no, jak mawia... młodzież, jak mawia młodzież, takie no prawilne zachowanie. No. Najpierw no tak, Anna ale... Dziewit, potem Dawid podsiadło. Tak, ale znaczy, musimy pamiętać o dziedzictwie historycznym. Znaczy, wiadomo, dlaczego tak trudno się tego wyzbyć, bo Kościół, ten fajny, oświecony Kościół, no, mamy takie doświadczenie z lat 70., 80., zwłaszcza z 80. ze stanu wojennego. Naprawdę wtedy było inaczej, ponieważ Kościół... To nie jest nasze doświadczenie. No, no może nie twoje. Naszych rodziców. No tak, ale ja to pamiętam jeszcze. Tak, więc, ale to jest doświadczenie polskie, że Kościół, mieliśmy złudzenie. To było złudzenie. Tak. I bardzo szybko się tego pozbyliśmy w latach 90., ale po prostu było jakieś zaczadzenie. Tak. I mamy to, dlatego, tak jak mówiłeś, że trudno to zrozumieć. Nie, mamy inne doświadczenie niż inne kraje europejskie, właśnie tego Kościoła ze stanu wojennego. Dlatego tak jest. Ja myślę, że najważniejsze są to pozbycie się wpływów. Rzeczywiście. I to się będzie działo. To się będzie działo być może już za 10 lat. Natomiast to, że będzie Kościół, niektórzy tego potrzebują, no musimy w tym społeczeństwie mieścić się wszyscy, nawet katolicy. Musi być miejsce. Za to nawet katolicy się zaraz rozstrzelają. Mi chodzi o to, że te rytuały, o których powiedział Marcin, że one są często też elementem życia osób niewierzących. Tylko po to, aby na przykład, nie wiem, babcia nie robiła focha, że jest dziecko nieochrzczone, albo co ludzie powiedzą, jak nie będzie księdza po kolędzie. Znaczy jakby podtrzymywanie czegoś, co i tak nie jest twoim doświadczeniem, ani twoim życiem duchowym. Dla bliżej niesprecyzowanego albo właśnie elementu rytuału w twoim życiu, bądź też po prostu strachu przed tym, że ocenią cię jako bezbożnicę. Ale to się wykrusza. Po pierwsze, nie jest do końca prawdą, że wszystkie babcie klęczą w kruchcie, bo znam w swoim otoczeniu wiele osób po 80, które... Pozdrawiam moją babcię. Ja tu mówię między innymi o mojej mamie, które uczestniczyły w życiu Kościoła, a potem im przeszło, gdyż ta instytucja wyrządziła jawnie nazbyt wiele złego. I coraz trudniej udawać, że Kościół jest życzliwy ludziom. A słuchajcie, chciałem, moglibyśmy ciągnąć w nieskończoność, ale powrócić do wątku, który Sylwia wrzuciła. Znaczy, co wy sądzicie właśnie a propos, wiesz, co robić z rosyjską kulturą, znaczy w polskiej przestrzeni? No ale właśnie Amelina mówi, żeby nie, wiesz, że nie zagłębiać się. Wiesz, tak. Ja wiem, ale jednak jest temat, bo się pojawia temat, czy wystawiać jakąś operę, czy nie wystawiać opery, co robić. Wiesz, słuchajcie, powiem tak, wystawiać. Znaczy, ja uważam, że naprawdę po Buczy mogę żyć bez Dostojewskiego. Jebać Dostojewskiego. Znaczy, okej, przygiąłem troszeczkę, nie chodzi o słownictwo, tylko o podejście, ale upraszczałem, tak? Znaczy, tak jak po 45 naprawdę nie trzeba było czytać niemieckich klasyków, znaczy, żeby, wiesz, się rozwijać duchowo. Dostojewski w ogóle bardzo ładnie pokazuje drogę polskiego pisarza, czyli historię od buntownika do człowieka, który całuje dłonie władzy i jest w niej zakochany. To nie on jeden. Przecież Sołżenicyna też widzieliśmy, jak się tuli do Putina. I ja tutaj, wiesz, niechętnie o tym mówię, ale
właściwie, gdybym miał powiedzieć jebać literaturę i kulturę rosyjską, to może by mi język powściągnął, ale mogę bez tego żyć. Znaczy, świat kultury jest tak bogaty i tak różnorodny, że i tak nie przetrawimy wszystkich dobrych rzeczy na świecie i możemy sięgać po prostu po coś innego. Natomiast czy bym na przykład oprotestowywał wystawienie jakiegoś rosyjskiego baletu w Polsce? Dajmy sobie spokój, nie? No i trzeba jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, że nie mam tutaj zbyt wielkiej wiedzy na ten temat, ale co zrobić z współczesnymi artystami rosyjskimi, którzy sytuują się w opozycji od tego, co robi Putin, tak. Prawda? No to przecież to zachowują się w porządku. Ja tutaj nie mam za bardzo przykładu, bo moja wiedza jest dosyć mała, ale na pewno to ja wam zadam pytanie takie, okej, może troszeczkę jest niszowe, ale w czasie ostatniej tej parady równości 22 warszawskiej, która się już toczyła w czasie wojny, tam powstał, jak rozumiem, konflikt, czy mają, bo to było też pod hasłami Solidarności ze środowiskami LGBT ukraińskimi. Bo to Warszawa i Kijów, był wątek Rosjan w Polsce, którzy chcieli iść, co prawda, nie pod flagami rosyjskimi, tylko jakimiś tam innymi. I jak rozumiem, powstała wewnętrzna dyskusja, czy Rosjanie mają się nie iść? I były dwie szkoły. Mnie bliższa była ta szkoła, chyba Jacek Denel ją bardzo wprost głosił, że drodzy Rosjanie, może nie teraz. No znaczy, nie teraz, jesteście najważniejsi. Teraz to jest sprawa Ukrainy, tak. A nie waszych. I to było mowa do opozycyjnych Rosjan. Tak, oczywiście. No i teraz, ale słuchajcie, jest jeden obraz, znaczy trzeba to zobaczyć. Teatr dramatyczny, zbombardowany, po prostu ile ludzi tam zginęło. W Mariupolu? Tak. Co się stało, kiedy Rosjanie tam weszli? Obstawili ten teatr płachtami, parkanami, umieścili na parkanach swoich artystów. Czajkowski, Puszkin, Tołstoj, po prostu. To jest to, o czym było nasza kultura. Tak. Oni walczą kulturą, trzeba to widzieć, trzeba to pamiętać. Tak. Zawsze dlatego, to element wojny. To jest dla świata zachodniego, to jest naprawdę niezrozumiałe. Mm-hmm. Co ma wspólnego Czajkowski? Imperialista. Znaczy, oni używają, wchodzą gdzieś do Chersonia, wielkie są banery, miejsce, w którym Puszkin coś tam. Oni walczą kulturą, więc jakby kultura jest elementem walki, jest elementem ruskiego miru. Znaczy, więc widząc ten obraz, no mamy trochę inną świadomość. Ja bym to trochę rozwinął, bo jakby wielką naiwnością ludzi, i to jest to, ja się bardzo często na przykład z tym spotykam, chociażby śledząc komentarze, w mediach społecznościowych za każdym razem, kiedy jakby coś bąknę o jakichś sprawach okołopolitycznych, że jakby kultura jest czymś odseparowanym w ogóle od polityki. To jest wielka naiwność ludzi, tak, nie? Która się, zwłaszcza się przejawia w komentarzach typu po co pan w ogóle się tym zajmuje, niech pan pisze książki. Literaci do pił. Oczywiście, dobra, to jest głupota, tylko w ogóle to jest też tak, że mocarstwa, i to nie tylko Rosja, tylko w ogóle mocarstwa używają kultury jako soft power influence. To wiadomo, największym krajem, który opanował to do perfekcji, któremu się udało przeprowadzić kulturalną dominację na całym świecie, są Stany Zjednoczone, tak? Bo gdzieś tam prawie cały świat żyje w sferze kultury amerykańskiej i żeby nie żyć w sferze tej kultury, to trzeba, tak jak Chińczycy, podjąć bardzo jakby drastyczne kroki, typu społeczeństwo siłą od tej kultury odseparować, typu nie wyłączyć Netflixa, chociaż i tak się do końca to nie udaje, chociażby patrząc teraz, nie wiem, na sukces awatara kinowy, który byłby niemożliwy bez Chińczyków, tak? Jakby tam Cameron nie udałoby mu się to zrealizować, gdyby nie wpuścił tego awatara do chińskich kin. Ale Rosjanie robią to samo i Rosjanie akurat od dekad używają tego swojego dorobku z XVIII, XIX, początku XX wieku, tych kompozytorów, tego baletu, tych pisarzy, po to, aby zwłaszcza w Europie, i już nie chcę tutaj za bardzo się mądrzyć, ale wydaje mi się, że zwłaszcza we Francji, tworzyć taki w ogóle po prostu, no właśnie ten soft power influence, no że zaraz, ale my tu jakby przysłużyliśmy się tym naszym kanonem do tego, żeby to, wyobrażacie sobie świat bez tego. No wyobrażamy sobie. Ja mam dużą wyobraźnię, tak, ja sobie bardzo wiele rzeczy potrafię wyobrazić. Mało tego, to jest też bardzo niebezpieczne przesuwanie dyskursu, gdzie my teraz rozmawiamy o nieżywych pisarzach rosyjskich, a nie rozmawiamy o pisarzach i pisarkach z Ukrainy, którzy zaraz mogą być nieżywi, bo zostaną zabici przez Rosjan. To znaczy przesunięcie tej rozmowy w jakieś w ogóle właściwie absurdalne rejony, jak się nie, o tym pomyśli. Nie, racja, tylko ja też rozumiem, wiesz, że dyskusja... Tak jak się zgadzam ludzie. Z Kubą, że nie ma granicy między polityką i kulturą, tak też uważam, że ta wojna, która się toczy w Ukrainie, toczy się wszędzie. I też
nie przesądzając sprawy, czy wystawiać balet rosyjski, czy nie, ale każda w tej chwili na przykład wystawienie czegoś rosyjskiego w Polsce, to też jest element tej wojny. No. To znaczy po prostu... I w tym sensie ja rozumiem, co autorka cytowana przez siebie... Znaczy wiesz, żeby reflektor po prostu skierować w inne w ogóle rejony. Skoro kierujemy reflektor w inne strony, to to był rok literatury ukraińskiej. Ja śledziłam literaturę i tłumaczy. I trzeba powiedzieć, że mnóstwo się wydarzyło i trzeba wymienić tych tłumaczy. Aneta Kamińska, Bohdan Zadura, Marcin Kaczkowski, Katarzyna Kotyńska. Dzięki nim dostawaliśmy książki i będziemy dostawać. One w każde wydawnictwo teraz wydaje. To są bardzo ważne rzeczy. Mnóstwo świetnej literatury. Ja jeżeli mógłbym, to zaraz już na pewno powiesz coś mega ambitnego, a ja czytałem super pop, z którego się bardzo śmiałem, Wiedźmy Kijowa. Jest coś takie fantazje. No. Tak. Czytaj to? Słyszałem o tym. No to bardzo śmieszne. Naprawdę, naprawdę jest to takie trochę fantazji. Słuchaj, dzieje się współcześnie w Kijowie. To jest w ogóle jeden wielki hymn miłosny do Kijowa jako takiego. I to jest takie, to też a propos w związku z kulturą rosyjską, no bo to jest mocno inspirowane Mistrzem i Małgorzatą i tam zresztą dosyć wprost jest powiedziane, ale jest to bardzo śmieszne. Jest to o wiedźmach, o, wiesz, o czarownicach kijowskich. Jest to bardzo mocno osadzone w ukraińskiej, jak rozumiem, mitologii nam nieznanej, etc. Bawiłem się, miałem taką frajdę po prostu dzieciaka, że czytam sobie przygody i tak dalej. I to jest Wiedźmy Kijowa. To jest pierwszy tom, wyszedł kilka miesięcy temu. Serdecznie polecam. Córeczka Tamary Dudy. To jest też taka książka po prostu o wolontariuszce, która jest terrorystką. To jest po prostu mała dziewczynka, która rozrabia w tym Donbasie niesłychanie. Świetnie, fantastycznie przetłumaczone przez Marcina Gaczkowskiego. No, możemy zaryzykować tezę, że jeżeli cokolwiek dobrego może wyjść z tego wojennego nieszczęścia, to, że i ludzie, i nasze kultury się zbliżą trochę. I że zaczęliśmy rzeczywiście trochę tej kultury i literatury ukraińskiej chłonąć, bo ona jakoś tak była generalnie, mam wrażenie, świadomości nawet ludzi zainteresowanych kulturą, zlana trochę z literaturą rosyjską. I nie było proporcji, ponieważ Ukraińcy bardzo dobrze znają polską literaturę, w większości język. Polskie książki były tłumaczone, a my nic nie wiedzieliśmy ani o Skoworodzie, filozofie, jednym z pierwszych, najważniejszych. A w ogóle te nazwiska dla nas były kompletnie... Znaczy to chyba Oksana Zabuszko chyba wspomina, że Polska była takim kulturalnym oknem na świat. Głównie za sprawą zapomnianej teraz gazety Literatura na świecie. Nie jest to zapomniana gazeta. Bardzo dobrze prosperuje. Ale wtedy to było rzeczywiście jeden z niewielu... No tak, inne, no bo mechanizm był taki, że tam wychodziły teksty różnych zagranicznych autorów. Tak, i można było których byli w ogóle niedostępni na Ukrainie, ze względu na to, że tam cenzura działała dużo mocniej i jak Ukraińca, przy bardzo wielu ukraińskich obywateli znało język polski, sięgali po te książki, zyskiwali wiedzę na temat kultury na świecie. A propos Kuba, wspomniałeś a propos dyskusji ewentualnych polityka, kultura, że panie tam, Kuba, panie Kubo, a po co tutaj w politykę? Chodzi mi o to, że mówię to zupełnie szczerze i bez ironii, jesteś moim absolutnym idolem, jeśli chodzi, powiedziałbym, o niepierdolenie się w tańcu, w polemikach internetowych. I ja przyznaję, żebym tak nie potrafił, bo się stresuję po prostu jakimkolwiek, że coś na mnie brzydkiego napisze, a że jak kogoś... A ty po prostu, ktoś ci wjeżdża na chama, to ty po prostu oddajesz dwa razy mocniej. No. I szacun, naprawdę tak, szacun. Znaczy, wiesz, no co innego, tylko że widzisz. To też jest tak, że tak naprawdę hejt, czy jakaś tam krytyka, która mnie spotyka w internecie, jest bardzo łagodna w stosunku do tego, co potrafi spotykać innych ludzi, jakby niż ja. Że się ciebie boją, już tak nie piszą, bo wiedzą, że jak się odwiniesz, to wiesz. Nie, no ale to tam, wydaje się, że to w drugą stronę działa, że niektórzy są tak, nawet liczą na to, że chyba dostaną kuksańca z powrotem. Chociaż ja też to robię trochę coraz rzadziej, bo mi trochę szkoda na to życia, nie? Wiesz, bo to też są takie... Kurczę, no powiem ci, że bo tak naprawdę takie interakcje w internecie miałem ze dwa czy trzy razy takie sytuacje, że jakąś taką osobę spotkałem na żywo i to były zupełnie jakby inne rozmowy, nie? To były zupełnie inne sytuacje, że ktoś przyszedł na spotkanie autorskie i raz miałem sytuację, że ktoś przyszedł na przykład i mnie przeprosił za coś tam, a drugi raz ktoś przyszedł i przyszedł z taką energią, że ja go trochę źle potraktowałem i
przypomniałem sobie tę sytuację, rzeczywiście nie musiałem być taki... Bo ten facet poniosło. Nic takiego nie napisał, ale jakoś tak, nie wiem, ja może miałem zły dzień. I też jakoś sobie to wyjaśniliśmy. I to są zupełnie inne interakcje. I to jest tak naprawdę o tym, że po prostu internet, trzeba pamiętać, internet jest po prostu jakby skrajnie jednak toksyczną przestrzenią, która nie ma nic wspólnego z jakimś takim w tym momencie, pod żadnym kątem nie ma nic wspólnego. My potrzebujemy tego internetu do różnych rzeczy, chociażby żeby jakkolwiek informować ludzi jako osoby publiczne, które coś tam wypuszczają w świat. Potrzebujemy go po to, żeby jakoś informować ludzi chociażby o swoich własnych poczynaniach. Już nie tylko o tym, co myślimy i co nam się wydaje, jak ładnie nasz kod wygląda, ale też gdzie o tym, będziemy na spotkaniu. Gdzie będziemy i jakby, że tu jakby chcemy coś ludziom dać, a jakoś tam ludzi interesuje, co robimy i tak dalej. Ale generalnie internet jest potwornie toksyczną przestrzenią, która gdzieś tam jakby ludzi wyłażą w internecie najgorsze instynkty, a wynika to z takiej prostej rzeczy, że jednak korzystając z internetu, my jednak nie na jakimś poziomie, jestem o tym przekonany, na jakimś poziomie świadomości, my jakby nie dopuszczamy do siebie tego, że tam są jacyś żywi ludzie. Bo jednak na jakimś poziomie świadomości to jednak cały czas to jest jakby ekran na którym pojawiają się litery. I to, że te litery napisał jakaś tam druga osoba po drugiej stronie, jest jednak takim abstrakcyjnym procesem myślowym, o którym musisz sobie co jakiś czas przypominać. I ja czasami nawet o tym zapominam. Tylko, że też należy się z tym jakoś, wydaje mi się, pogodzić do pewnego momentu. Zależy zresztą, to jest też pytanie, co się spotyka, bo są ludzie, którzy są osobami publicznymi, funkcjonującymi w internecie dużo bardziej intensywniej, na przykład ode mnie czy od was, a których spotyka poziom nienawiści, który jest taki, no... Że aż trzeba na przykład wydać książkę Hejt Polski. Maja tak, wydrukować internet. Tak, Na przykład, tak? Chociaż też... No Maja akurat, ja mam takie wrażenie, że Maja Staśko akurat ona trochę z tym... Broń Boże, nie chcę powiedzieć, że czegoś takiego, że ona to prowokuje, ale to jest jakaś jej praca. Ale że ona się ustawia w postawie konfrontacyjnej. Tak, tak, tak. A konfrontacja rodzi... No, znaczy, akcja, reakcja. No, internet służy też po to, żeby być widzianym. Ten, kto chce być bardzo widziany, to też korzysta z rozmaitych metod, więc to też jest druga strona. Wydaje mi się, że po prostu pojęcie dyskusja w internecie jest nieprawdziwe. Nie ma normalnych dyskusji. To ale to właśnie chciałem rozszerzyć też do waszej trójki. To znaczy, jak wy dyskutujecie albo nie dyskutujecie? Ja mam genialne rozwiązanie. Jest jedno zdanie, tylko wam powiem, jest jedno zdanie, którego nigdy w życiu nie widziałem w internecie. Jest takie zdanie. Może masz rację. Wiesz co, może masz rację. Nigdy nie widziałem tego zdania w internecie. Jest taki cudowny komikso-mem, gdzie siedzi facet przed ekranem i mówi, kurczę, on naprawdę ma rację. Nie no, przekonał mnie, to są bardzo sensowne argumenty. Co mam napisać? I ostatni dymek, weź się nie zesraj. Ja mam genialny, uważam, sposób na radzenie sobie z dyskusjami w internecie, ja się nie dyskutuję, nie odpowiadam nigdy na żadne komentarze. Tak, to jest bardzo dobre. Coś tam się dzieje na tym moim wallu, ludzie się kłócą, czasem reaguję, jeżeli ktoś jest już... Nie wiem, przekracza jakąś granicę, no wcielam się jak gdyby w rolę policjanta, żeby po prostu nikt nikogo u mnie też nie obrażał, nie lżył, żeby zadbać o minimum kultury, ale generalnie co tam sobie ludzie na mój temat gadają, to czy na jakikolwiek temat związany z moją działalnością, z tym, co ja upubliczniłem, to macham na to ręką. Prawda? Bo zdaję sobie sprawę, że gdybym wszedł w polemikę, to bym nie robił nic innego, tylko się szarpał, nie ma sensu. Albo wyjaśniał, albo tłumaczył, że jest to wielbłądem. Nie mam tego temperamentu polemisty, z którego słynie Kuba. No wiesz, no na przykład też wspomniany przez mnie Jacek Denel. Znaczy, ale on jest w ogóle... Dla Jacka Denela... Jacek jest hardkorem. Ale Jacek Denel to jest człowiekiem, dla którego stworzono Facebooka. Tak. Ja myślę, że on po prostu... Facebook dedykowany. Tak. Mam nadzieję, że dedykowany, uwielbiam. Ale pamiętajmy, że Facebook jest dla starców. Tak. I to też jest jakby takie medium, które będzie się wygaszać. Nie, ale ja na przykład, żeby odejść... Jacek jest naprawdę, kurczę... Jacek i Piotr, oni obaj mają tam... Tak, to jest... Są
Tarczyńskim. Tak, no tak. Dobrze, wchodzimy na ploty teraz. Tak, będziemy mówić, tak. Kto jaki. Ale nie, dlaczego to są postaci? Taka już pora tego twórcy, tego programu. Taka pora. Dobra, słuchajcie. Ale jeszcze, jeśli można powiedzieć jedną rzecz, że Facebook chce, żebyśmy brali udział w dyskusji, jak mówi, skomentuj, będzie większa widzialność. Więc dlaczego mamy być funkcją algorytmu? Znaczy, w ogóle nie ma potrzeby brać udziału w tym wszystkim. A poza tym to się rozwija. Luksusem jest nie zabieranie głosów. Tak, a propos algorytmu, czytałem teraz. Tak, bo jeszcze chciałem dodać, bo a propos Jacka, którego w ogóle też serdecznie pozdrawiam, bo ja Jacka naprawdę bardzo lubię i Piotrka też. Ale chyba wszyscy widzieliśmy się i tak dalej. Ale bo Jacek jest ciekawym, jak to się mówi, case'em. Bo Jacek jest takim w ogóle, jego jakby osoba jest jakby takim probierzem tego, jak bardzo w dużym cudzysłowie fajna, otwarta i sympatyczna jest właśnie ta polska facebookowa lewica. Albo lewica LGBT, bo wystarczy, żeby ktoś inaczej się ubierał. No oczywiście. Żeby był już totalnym celem w ogóle takich ataków, docinek, hejtu, złośliwości i tak dalej, wiesz. Ja gadałem nawet o tym z Jackiem prywatnie, kiedy on naprawdę też większość tych jego dyskusji wynika z tego, że on ma szczerze jakby dosyć i też miał na jego miejscu bycia na przykład postrzeganym jako jakiś jak to hrabia, po prostu lord, czy no czy wiesz dlatego, co, ale jakby to powiedzieć, trochę na to zapracował. No stary, ale czym zapracował? Że się lubi ubierać w jakiś tam sposób? No, no a, wiesz. Ma stylówę fajną. Ma stylówę, tak, no. Tak. Ale ona wywołuje określone... I ładnie mówi, w przeciwieństwie tak. Do mnie na przykład, to prawda. Do mnie czy do ciebie, tak? Po prostu umie się ładnie wypowiedzieć, ma dykcję, ładną okres retoryczny, bogate słownictwo. Wiesz, i to już wystarczy, nie? Ja uważam, że Kolega Orbitowski z Jackiem Donelem powinien mieć jakiś kącik modowy razem. Nie, powinniście mieć program tak. Razem. To tak. Byłoby wspaniałe. No, ale był już taki program, gdzie Jacek z Tymonem był, nie? Nie, ale to właśnie z Łukaszem powinno być. Ale to w takim razie tutaj... Ale kultury nie ma w zgłaszam, mediach. Zgłaszam potrzeby. Drogi Jacku, słuchaj, przyjdź tak. Na pokład, robimy. Sponsorzy, bądźcie. Nie, czekajcie. Ale jeszcze chciałam powiedzieć puentę, że z tego, co słyszałam, Jacek ma też wydzielany internet. To nie jest tak, że on cały czas może tak, siedzieć. Piotrek no tak, opowiadał, że jednak dwie godziny, a nie więcej. Ja mam cenzora... I to są te dwie godziny, na które czeka. Ja mam cenzora w postaci szanownej małżonki, wspominanej już wcześniej, która mnie czasami wyłapuje na bieżąco, jak ktoś dostaje opierdol, że po prostu usuń to natychmiast. Ale to wiesz, to są bardzo słuszne uwagi. Ja też cenię sobie czasem. Takie trzeźwe jednak. Tak. Moja partnerka, po którą Adriana... Bijecie w głowę jesteś, za każdym razem. Nie, lepiej. My jesteśmy już ze sobą, teraz zacznie się 9 rok i jak zaczęliśmy ze sobą być, to ona chyba po pół roku znajomości powiedziała mi, że ja nie chcę cię mieć w znajomych na Facebooku. Ja proszę teraz, żebyśmy się odfriendowali na Facebooku, ja nie chcę tego w ogóle oglądać. Dobra, tak cały czas jest? Do dzisiaj tak jest. Na Instagramie się obserwujemy, nie? Ale Instagram jest dużo bardziej taki niewinny. Znam odpowiedź na pytanie, które mnie dręczyło, gdy czytałem twoje niektóre wpisy i komentarze. Gdzie jest Ada? No, nie? Ada jest daleko. Tam. Ma lepsze rzeczy do roboty, nie? Dobrze. Słuchajcie, o kurczę, leci czas, nieźle. I żebyśmy żebyśmy dawno kończyli, było no, po problemu. A tu dobra. Luksus. Proteżki. Jeszcze mi się przypomniał, muszę, tak kiedyś pamiętam, wspaniała reporterka Ewa Winnicka, zagadnięto jakiś post swojego męża Cezarego Łazarewicza, gdzie ja nie wiem, kiedy on to wrzucił, odbieraliśmy walizki z taśmy, odeszłam na chwilę, widziałem już na Facebooku napisał. No. Dobra, jeszcze dojdę do waszych planów, ale to chciałbym... zapytać o wasze, no, chciałbym zacytować Kubę, że objawienie, ale może nie objawienie, ale takie wasze punkty, na które zwróciliście uwagę, mówię o politycznych, teraz z ostatniego czasu, do waszego wyboru, co was, nie wiem, bądź wkurzyło, bądź nastroiło pozytywnie, bądź chcielibyście zwrócić uwagę widzów, bądź tu siedzących przy stole, kto chce zacząć, tak już. Konkretnie. No nie było chyba nic ważniejszego niż wojna. No. To jest tak, że przy czym właśnie dynamika tej wojny też jest zaskakująca. Po pierwsze, zaskoczeniem było to, jak Polacy przyjęli uchodźców z Ukrainy.
kobiety przede wszystkim, prawda? I dzieci, to jest, ale że tu coś się wydarzyło takiego, co nas zaskoczyło, nie spodziewaliśmy się tego. Co prawda ta fala oczywiście to już bardzo miesiąc miodowy trwa. Się skończył, miesiąc tak. miodowy się skończył. Pamiętamy, co się zdarzyło na spotkaniu Oksany Zabuszko, kiedy właśnie te siły się objawiły. Ale też ta wojna, po prostu życie z tą wojną, to jest coś bardzo zaskakującego. To, jak przypomnimy sobie, co było w lutym, w marcu, jak my żyliśmy też, jak ta wojna się dalej toczy. Znaczy, wiemy, tylko wiemy o niej coraz mniej, w sensie, że też jakby to wszystko dobrze działa i nie powinniśmy za dużo wiedzieć, bo te ruchy wojenne są istotne. Ale też my odpływamy od tej wojny, świat się toczy normalnie. Co żeśmy z tego wynieśli? Wynieśliśmy z tego na pewno to, że w każdej chwili wszystko się może zdarzyć, prawda? Znaczy, nie ma niczego, co jest niemożliwe. Już przeżyliśmy, już czekaliśmy na atak atomowy, który się nie zdarzył, ale wszystko się może zdarzyć. Wszystko. A też nie była pandemia, więc tak, też osłabiła. I jednocześnie poczucie... zobaczyliśmy, że też możemy ze wszystkim żyć. Znaczy, że człowiek gdzieś się zaczyna, jak rozmawiam właśnie z panią z Ukrainy, znajomą, ona mówi, no nie mamy prądu. Tak, w święta jeden dzień był prąd, oni mają godzinę prądu dziennie. Przyzwyczaili się. Mój wydawca ukraiński napisał mi, że przeprasza, że nie może odesłać umowy podpisanej, bo jest na froncie, ale jak wróci z tego frontu, to podpisze. I dwa razy czytałam tego maila, bo właściwie nie wiedziałam, z którego on był roku. Znaczy, wiecie, to jest jakiś tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć, że z której moi koledzy gruzińscy, którzy robią w Tbilisi festiwal, się nazywa Open Air, nie ma nic wspólnego z naszym Open Airem, to właśnie mówili, że negocjacje, jak wprowadzali Okean Elzy na finał Open Air'a w lipcu, no to właśnie negocjacje z agentem w Kijowie były mniej więcej takie, no dobra, to słuchaj, to chłopaki przyjadą w sumie po kosztach, tak. Poczekaj, zaczyna się bombardowanie, to odzwonię. No tak. Tak, słuchaj, ja powiem coś, czego bym w życiu się po sobie nie spodziewał. Mianowicie czuję się dumny z Polaków. Uważam, że generalnie jako społeczeństwo zdaliśmy egzamin. Zawsze się znajdzie jakiś frajer i debil, który będzie pultał się o Wołyń. Dalej będą napisy na murach ukrywon, bo tego nie umkniemy, ale jak gdyby w swojej masie, w większości... Daliśmy radę i mało tego, ja sobie myślałem, że ta fala dobra, wręcz afektywnej pomocy z zimy i wiosny zeszłego roku się skończy, zamknie. Niedawno Twardoch zebrał jakieś ćwierć melona na jakieś samochody, nakupił, to przecież nie jest jedna akcja. Ta potrzeba dobra, pomagania się nie wyczerpała i to jest coś wspaniałego i ja się jakoś czuję... Dobrze, jednocześnie, łyżka dziegciu, tak. Przenosimy się troszeczkę do góry, czyli na granicę polsko-białoruską. To masz rację, tak, gdzie oczywiście. Rasizm po prostu idzie pełną parą. Jak już widzieliśmy o antysemityzmie, tak teraz po prostu kolor skóry jakby totalnie tutaj nie przechodzi, jeśli chodzi o naszą empatię. Nie mówię oczywiście wszystkich osób. Osoby mieszkające na Podlasiu no jakby muszą pomagać i kryzys humanitarny trwa nadal. Też już zwracamy na niego uwagi. To, co było w Usnarzu w 2021, to jest jakaś w ogóle pieśń przeszłości. I ta sama Straż Graniczna, która fotografowała się z dziećmi przenoszącymi, które przynosili na rękach na granicy polsko-ukraińskiej, te same dzieci wpycha do błota na stronę białoruską. Właśnie jesteśmy po informacji, że kolejne 3 ciała zostały znalezione w Puszczy Białowieskiej. Mur za pierdyliard złotych, milionów, które to jest nic nie daje, który rozwalił Puszczę Białowieską. Wydawało nam się, że Szyszko, panie, nie świeć nad jego duszą, to było najgorsze, co tam się mogło zdarzyć. Otóż nie. I właściwie już jakby to jest passé. Znaczy, to już nie jest żaden news, że tam znowu znaleziono zwłoki albo kobieta w ciąży tam gdzieś poroniła w jakimś ośrodku zamkniętym. I to jest niebywałe. To są zbrodnie przeciw ludzkości, powinny zostać tak osądzone. Które mam nadzieję, że zostaną osądzone aktywiści i aktywistki, między innymi z Grupy Granica i Fundacji Ocalenia, ale też wielu innych grup cały czas dokumentują to, co tam się dzieje, więc mam nadzieję, że to będzie miało swój finał w sądzie, ale to niestety pokazuje jakby te podwójne standardy, ale które są moje, osadzone moje w pytanie, rasizmie. Bo tutaj znaczy muszę, znaczy nie tyle votum separatum, co pytanie, jest pytanie. A propos podwójnych standardów, bo z mojej perspektywy nie ulega wątpliwości, że to, co się działo w 2021 roku na białoruskiej granicy, to był wstęp do wojny. Mhm. Znaczy Łukaszenka testował państwo polskie, granice i tak dalej, i tak dalej. No i teraz pytanie, co ma robić państwo polskie, bo czym innym jest zupełnie ucieczka dla mnie, czym innym jest zupełnie ucieczka setek tysięcy, milionów Ukraińców przed wojną do Polski, a czym innym są jednak turyści,
którzy przylatują samolotami z Bliskiego Wschodu na Białoruś. No, ale oni też uciekają przed wojną. Tak, ale zaraz, ale są, przylatują legalnie samolotami sprowadzani przez reżim Łukaszenki, który pcha ich na polską granicę. No, też legalnie tak, Ja się nie zgadzam z porównaniem na czym polega problem. Sytuacji. My musimy, przecież emigracje będą trwały dalej. Będą kolejne konflikty, będą konsekwencje kryzysu klimatycznego. Tak. Świat się destabilizuje i my obecnie mamy najdziwniejszą politykę emigracyjną na świecie. Na jednym odcinku granicy wpuszczamy każdego dosłownie, zresztą tak trzeba było zrobić, a na drugiej nie wpuszczamy nikogo. Musimy po prostu... Ale bo w Ukrainie toczy się wojna. Tak, tak, to jest jasne, ale mówię o przyszłości i należało tych ludzi wpuścić. Ale przyszłościowo musimy zbudować jakąś politykę emigracyjną. Ona jest też elementem Unii Europejskiej, bo to nie jest tylko... Ale ja chciałem powiedzieć tyle, że... Wszystkich ludzi, ale nie możemy nie wpuścić nikogo. Mnie chodzi tylko... Łukasz, ja chciałem powiedzieć, że... Tu jednak się odbywa coś takiego, że państwo białoruskie, reżim Łukaszenki wykorzystuje tych biednych ludzi, się zgadzam, jako broń, po prostu. Tak. I teraz to nie jest tak, że państwo polskie ma otworzyć granicę i powiedzieć everybody welcome. Ale wiesz, no, ja tutaj nie chcę wchodzić w rolę eksperta, ale istnieją na pewno lepsze pomysły niż zostawianie ludzi na śmierć w lesie. Na przykład odesłanie ich do kraju, z którego przyjechali. Albo obozy przejściowe, tak, albo inne formy wsparcia humanitarne. Wiesz, tak. To, że jest tu Łukaszenko, który jest oczywiście używany jako argument i jest jaki jest, wiadomo, jest, ale to nie ma nic do rzeczy w kontekście sytuacji tych ludzi na granicy. Ale ci ludzie się nie wzięli przypadkiem na tej Białorusi. Tak, ale, oni ale mi chodzi, tylko o to, że nie możemy ich zostawiać na śmierć. Tak. Że nie możemy ich po prostu zabijać. Nie? A zostawienie kogoś w lesie, w zimie jest morderstwem. Moje pytanie jest takie, co powinno państwo polskie, bo mówię, co powinno robić państwo polskie, jednak miejmy tę świadomość, że to jest część tej wojny. Wpuszczać, znaczy, mówię jako dyletant, okej? Okay? Wpuszczać do ośrodka i tam zdecydować, co dalej. Część odesłać, część zostawić. Podług jakich kryteriów, nie wiem. Kiedy była wojna rosyjsko-czeczeńska, wpuszczono tysiące osób z Czeczenii. I jakoś jakby nic się nie stało. Rozumiesz, ale my nie jesteśmy... Państwo rosyjskie nie używało wtedy Czeczenów do testowania państwowych. Po prostu wpuścić każdego, kto chce przyjść, prawda? Ale musimy, jednocześnie nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której całe społeczności są odpychane od naszych granic. Muszą być kryteria przyjmowania procedury, ludzi, tak. Nie? A nie, że państwo udaje, że tego nie ma, bo to jest jakby tak przykryte. Tak, no i łamią to... Znaczy nie, państwo nie udaje, znaczy państwo reaguje Państwo zbudowało mu. Tak. Wiesz, światem który jakiegoś, nie działa, ale też, to też już jest inna z jakiegoś takiego upiornego porządku totalitarnego, prawda? Że takim, no, ale to, że to nie jest... Że mury to ci zbudował mordo. Nie, znaczy ja tak staram się jakby nic nie mówić, bo to jest kolejne zdanie, którego nigdy nie przeczytałem w internecie. Ja niewiele wiem na ten temat, więc nie będę się wypowiadał, ale... Ale czy to nie jest na przykład też tak, owszem, bo część też tych ludzi jest odsyłana z powrotem do swoich krajów, a część tych ludzi jest przyjmowana do ośrodków i jakby są też, tam chyba jakby największą taką zbrodnią, która jest stosowana, to jest cały ten pushback, tak? Czyli po prostu jakby spychanie tych ludzi z powrotem do lasu. Ale to część tych ludzi trafia oczywiście do ośrodków, część jest deportowana z powrotem. I to ja nawet słyszałem też takie historie, że Frontex potrafi samolot z jedną osobą wysłać z powrotem tam do Syrii czy do Afganistanu, więc to też jest trochę tak logistycznie źle. I owszem, że te osoby są padają po prostu ofiarą mafii, bo tam działają całe mafie, które po prostu jakby też Łukaszenka robił ruch bezwizowy z Afganistanu, Syrii, Maroko i tak dalej. No to polecisz sobie do Mińska bez wizy, tak? Bo są po prostu, nie tylko do Mińska, są całe agencje turystyczne i tak dalej. Tak, ale czy to nie jest też tak, czy inną stroną medalu tego jest to, że też tak naprawdę to państwo, my w tym momencie stanowimy taki wygodny bufor dla na przykład Unii. Państwa niemieckiego. To prawda. Tak, dla Unii, czy dla państwa francuskiego. Bo no bo to my się z tym męczymy. Większość z tych ludzi to w ogóle na przykład, tak, bo ja też mam przyjaciół, którzy działają w tych grupach pomocowych i w różnych fundacjach i też jak z nimi na ten temat rozmawiam, to większość tych ludzi, która znajduje, ja też słyszałem jakieś straszne historie, no najbardziej to mi chyba zapadła w pamięć historia o kobiecie z Konga, która jakby miała martwą ciążę. I z tą martwą ciążą zagrażającą w życiu i jakimś strasznym krwotokiem przyjechała do Warszawy, gdzie ją zoperowano, po czym lekarze zadzwonili po Straż Graniczną. Nie?
jakby to ale owszem, to jest zasłyszana historia, tak? Także ja nie chcę, broń Boże, tutaj występować ktoś, kto ją raportuje, tylko po prostu słyszałem taką anegdotę, której prawdopodobieństwo moim zdaniem jest dosyć wysokie. Natomiast my też stanowimy teraz pewien taki, jest to bardzo na rękę, że my tamujemy to, nie? Dla innych państw Unii Europejskiej, bo też większość tych ludzi w ogóle nie ma, dla nich Polska nie jest w ogóle żadnym docelowym miejscem. Tak, oczywiście. Tak, nie, ale dlaczego mamy być krajem? Większość tych roboty. Ludzi to w ogóle się dowiaduje na miejscu, gdzie Polska jest na mapie, nie? Jakby kiedy na przykład znajduje się nagle w Puszczy Pierwotnej. Ale, nie? Ale słuchaj, ale to trwa, jak byłem, już nie pomnę nazwy tego miejsca nad granicą, ludzie przechodzili chyba przez Notyć do Niemiec. Ja mam nadzieję, że się teraz nie wygłupiam i że Notyć jest rzeczywiście rzeką, która idzie, dzieli te dwa kraje, ale goście przez jakieś brody, przez jakieś płytsze miejsca przedzierali się na tej trasie z Białorusi dalej. Znaczy ten szlak będzie cały czas aktywny, ponieważ on wbrew temu, że Puszcza Białowieska jest trudnym bardzo terenem, jest i tak bardziej bezpieczny niż na przykład morze i tam jakby dół tak zwany mapy. Oczywiście, wiesz, będzie aktywny, dopóki, powtórzę, Łukaszenka będzie na to pozwalał, bo jeżeli Łukaszenka zatrzyma ruch samolotowy bez wizy... Ale Straż Graniczna Polska nie pozwala, a i tak wiesz, on nie jest, graniczymy, to znaczy... z Syrią ani Afganistanem. Tak. Znaczy oni muszą przylecieć tylko... na Białoruś. Tak. W związku z czym rozumiesz, to jest inna sytuacja niż na przykład tej sytuacji Hiszpanii czy Włoch, gdzie naprawdę ludzie przez to morze w systemie bezpośrednim. Tu jednak muszą najpierw na tą Białoruś dotrzeć, a on, Łukaszenkowe współpracy z Rosjanami wykorzystuje. Nie ulega wątpliwości, że to jest wykorzystywanie polityczne. Z drugiej zaś strony prawdą jest fakt, że ci ludzie umierają na granicy. I teraz pytanie jest takie, na ile my możemy pozwolić sobie na pomoc humanitarną, mając jednocześnie na uwadze to, o czym też Łukasz wspomniał, że ten kryzys humanitarny się będzie rozszerzał. Tak. I po prostu taka jest przyszłość nie tylko Polski, ja ale też świata. Chciał... Znaczy, do tego, co Łukasz powiedział wcześniej, to znaczy a propos dumy w sumie z zachowań nas, rodaków, Polaków w ostatnim roku, że jednak przecież podkreślić to. Ja przynajmniej byłem spanikowany, jak wybuchła wojna, bojąc się, że ten margines, ten patomargines, który cały czas Wołyń, tak. że to może być większość na przykład, albo że to może być jakaś, i że po prostu, że to się nie stało. Przecież pamiętam publicystów, którzy mówili, że za chwilę będzie Armagedon, że państwo się zawali. Nic się nie zawaliło. Nie. I co więcej, właśnie, że mimo tej przeszłości koszmarnych relacji, zwłaszcza w czasie II wojny, że po prostu też ilu ludzi, którzy na przykład wyrastali słysząc opowieści. Ja niedawno rozmawiałem z Mateuszem Lachowskim, korespondentem, jednym z tych najlepszych Polski w Ukrainie, który też ma w rodzinie wszystko, Wołyń i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I po prostu, że ludzie przeszli ponad to, jakby tak. Nie oczekując jakichś tych przeprosin, nie przeprosin, tylko po prostu i to trwa. Znaczy, wiesz, niechęć do Ukraińców jest obecna i ona się na przykład lokuje w konfliktach o pracę. Rozmawiałem z dziewczyną, która nie mogła znaleźć pracy w barze, w knajpie, bo przyszły osoby z Ukrainy i to jest jakaś rzeczywiście jakaś sytuacja, która może budzić gniew. To nie jest, ja to rozumiem, ale generalnie życie z ludźmi nie jest łatwe. A przecież my zaczynamy powoli jako państwo uzyskiwać na przybyszach. Wczoraj czy przedwczoraj czytałem, że coraz więcej ukraińskich firm przenosi się do Polski i tu będą działać, tu będą płacić podatki i super. No. Znaczy demograficznie, ekonomicznie to jest dla nas w ogóle ratunek. Nie? Poza tym może wreszcie się... starzejącym się społeczeństwie. Poza tym mamy historyczną szansę na życie w zgodzie i w pokoju. Na tym wielkim, niepotrzebnym, straszliwym nieszczęściu. Tak, to jest jak gdyby jedna z niewielu dobrych rzeczy, które może z tego przyjść. Oczywiście nie równoważy tej tragedii. No, ale to jest w naszym interesie. To jest w naszym najbardziej żywotnym interesie. Geopolitycznym i przyjąć ich do Unii, przyjąć do NATO. Oczywiście. To, co się wydawałoby kompletnie niewiarygodne i niemożliwe, czyli właśnie przyjęcie Ukrainy do NATO, i jest już możliwe. Tak, czy do NATO to nie wiem. Ale, do NATO to nie wiem, do Unii Europejskiej tak, do NATO to nie jest, to będzie wojna atomowa. Okazało się, że tamto społeczeństwo też jest absolutnie gotowe. Znaczy, to jest społeczeństwo zachodnie w takim sensie. A też, o, to jest ta wojna. Tak. Znaczy, rzeczywiście nastąpiła granica między Rosją a Ukrainą, po prostu w mentalności, w
społeczeństwie. Ale też o nas, to jest bardzo ciekawe, że myśmy się przekonali właśnie, że to nasze społeczeństwo daje radę w takich sytuacjach kryzysowych. Być może wiedzieliśmy to zawsze, przechodząc na przykład stan wojenny czy tak. Tym, że... Słuchajcie, było to też, znaczy to trochę okej, czarne poczucie humoru, ale pamiętam, jak ktoś powiedział, że w zasadzie Polaków już łączą tylko pogrzeby niektóre i ten, i Robert Lewandowski. No to doszedł do tego jednak dla większości społeczeństwa. Już nie wszystkich. No nie, już Robert, Robcio, już nie wszystkich. Tak, ten, no to ale właśnie. Tak zupełnie na serio, no pomijając jakieś patologie, no to tutaj nienawidzimy się wzajemnie, a jednak łączy nas stosunek do wojny w Ukrainie. Wiesz, no, ale to rzeczywiście, mi się po prostu wydaje, że trzeba być złym i głupim człowiekiem, gdyby inaczej wybrać stronę. Po prostu. Znaczy trzeba być człowiekiem, który po prostu tutaj w Polsce, to trzeba być po prostu człowiekiem, który ma jakiś interes. O, ale rozumiem, to chciałam powiedzieć. Po prostu tak. Ma w tym interes, po prostu. Ale jakim trzeba być człowiekiem, żeby mieć interes popierania zbrodniarzy wojennych? No to... My jesteśmy pisarzami. Mamy psychikę. To ja wiesz, to jest ta psychika, która nie chce patrzeć. Prosty interes. Ktoś może to finansować. To jest do wyobrażenia, tak, ale mi chodziło o przykład człowieka, który szczerze i z jakichś pobudek innych niż merkantylne jest za Rosją. Ja sobie jakby tej konstrukcji przyszłej nie bardzo wyobrażam. Jest grupa ludzi, która jest w internecie, jest ich dużo i są to ludzie, którzy z jakiegoś powodu uważają, że mają po prostu mają taki w ogóle paranoiczno-spiskowy mindset i po prostu uważają, że są ciągle okłamywani i jakby gdzieś jest ta taka prawdziwa narracja, do której oni mają dostęp. Że to w buczy były kukły, tak? To znaczy sympatia do Rosji, wydaje mi się, przynajmniej na polskim gruncie takiego w ogóle jest jakąś tam częścią takiego szeroko pojętego szurstwa, tym bardziej, że tę taką szurską agendę często po prostu Rosja jakby suflowała za pomocą różnych troli. I tak dalej. I to przecież to było od razu, to było tak, że po tydzień czy dwa tygodnie po wybuchu wojny na Ukrainę, to było tak, że większość fanpage antyszczepionkowych przemieniła się momentalnie na fanpage prorosyjskie czy antyukraińskie, czy tam właśnie Wołyń pamiętamy i tak dalej. Słuchajcie, mówiłem, że jestem u siebie, więc może my ile chcemy, ale tak jednak zawiniemy za chwileczkę. Chociaż tak sobie pomyślałem, że można by zrobić jakieś takie drugie śniadanie Mellera imienia Krystiana Lupy. Na przykład. Tak, tak. Ale mamy żarcie. Możemy tak po prostu siedzieć pierdolić. Raz na jakiś czas ktoś może iść nad rzemeczkę i potem się dołączyć. Ale nie, robimy to serio. Ja mam dla ciebie dobry pomysł. Ale to już ci powiem ten, bo można zrobić, ale to już nie w tym, może nie w tym roku, ale na przykład można zrobić... To się zaczął. Nie, ale to... Ale co? Kurde. No mów. Żeby na przykład zrobić live stream, taki w ogóle na przykład z okazji Wielkiej Orkiestry, dlatego mówię, że już nie w tym roku, bo to trochę za późno, ale z jakiejś okazji charytatywnej, zrobić taki live stream, maraton, takie na przykład... Wiesz, całonocne w ogóle jakby śniadanie Polaków mistrzów, takie rozmowy. Z donatami w ogóle, że ludzie płacą po prostu pieniądze na jakiś tam cel charytatywny, tak jak robią ci, wiesz, bato streamerzy, nie? Że oni żyją z tych donatów, że coś tam transmitują na Twitchu czy z YouTube'a, to już wszystkich pokasowali, ale na Twitchu na przykład, że transmitują i mikro ludzie im wpłacają. Jeżeli się utrzyma, drugi śniadanie za rok robimy ile? 12 godzin? Wiesz, tylko czy gość, nie starszy gość. 12 to za grubo. Będzie pokazywać książki. To spokojnie, trzy godziny mamy z głowy. Przygotuję się. Dobra, słuchajcie, jeszcze dwie rzeczy, bo tak, jest wojna, granica. Czy chcecie wrzuty jakieś z tematów politycznych takie, na które chcecie zwrócić uwagę? Wiesz co, mi się wydaje, że w ogóle w świetle jakby tej wojny, to w ogóle cała ta polska polityka to trochę się tak jakby, wiesz, no skurczyła. No jakby no jednak najważniejsze jest przez ostatni rok to, co się stało, to, że przynajmniej na wierzchu oficjalnie jakby państwo polskie jakby szło za swoim jakby strategicznym interesem geopolitycznym, jakby solidarności, jakby jedności relacji z Ukrainą i wiesz, funkcjonowania w tym świecie zachodnim i relacji dobrych ze Stanami, no jakby wyszło, wiesz, szydło z worka, jeśli chodzi o Niemców i ja nie chcę też jakby powtarzać takich truizmów. Dla mnie, tak jak ja śledziłem tę sytuację, bardzo tak ważna dla mnie była na przykład ta sytuacja taka energetyczna, nie?
wiesz, jakby otwarto ten Baltic Pipe, że się mówi o tym, że jednak w Polsce będzie ta elektrownia atomowa, co już dawno powinna być. Co ja uważam, że to jest po prostu strategiczne i absolutnie teraz najważniejsza rzecz, żeby w Polsce były elektrownie atomowe. Natomiast, ale to też może powinieneś, wiesz, to powinien to mówić ktoś, się na tym rzeczywiście zna, na przykład jest taki chłopak Marcin Wiech, który bardzo się dobrze zna na energetyce w Polsce i świetnie o tym opowiada i zachęcam, żeby go tam śledzić, followować i czytać, bo w bardzo przystępny sposób wyjaśnia pewne takie różne zależności, które są chociażby w tym w energetyce i tak dalej. Ale tak naprawdę te wszystkie te polskie takie te wojenki, no to no chociaż sytuacja ostatnio news po prostu jakby to zwłaszcza z racji tego, że jestem świeżo upieczonym kierowcą, w końcu się przed 40 tego dochrapałem, to i nagle jakby stały się częścią mojego życia ceny benzyny na przykład i to, że sytuacja o tym, co Orlen, wiesz, jakby tak robił po prostu te machinacje cenowe, no to powiem ci, że tak trochę mnie zapiekły uszy. No mnie ciekawi, czy ty wiesz, bo jak myślał o takim twardym elektoracie pisowskim, wiesz, nic ich nie rusza, żadne tam przewały, wiesz, miliard przewalony tam w Ostrołęce, to no, nie ma znaczenia. Natomiast pytanie jest takie, czy to, że ich walili też przez te miesiące długie, czy to na przykład się przełoży jakoś? Ale to przecież Unia. Albo to wina Unii. Tak, a poza tym mamy kilka miesięcy. Albo oni jeszcze podsypią. Albo żyd, nie? I uchodźcie. Dobra, to wiem. Ale to nie jest o PiS-ie, Marcin, tak naprawdę. To nie jest o PiS-ie, tylko to jest o opozycji, która jakby ma teraz swój po prostu znakomity, jakby ma, powinna mieć swój czas. I powinna w tym momencie jakby bardzo dużo rzeczy zrobić, jeśli chodzi o jakieś w ogóle takie sprawy przekazowe i ideowe i komunikacyjne i tak dalej, a po prostu tak nie... Niekoniecznie. Wiesz, o co chodzi. To nie są PiS-ie. PiS jest PiS-em. PiS robi to, co zawsze PiS robił, tak? Jakby gdzieś tam po prostu... Przewala kasę. Przewala kasę głównie, tak? Natomiast to plus gdzieś tam... Wiesz, jakby próbują, są od 3 lat tak naprawdę w systemie takiego, wiesz, zarządzania takiego awaryjnego w trybie emergency, jakoś tak po prostu udaje im się w tym sensie, że jakby to też to społeczeństwo jakoś tam toczy się samo. Natomiast to jest to opozycji, no, czy ta opozycja będzie w stanie jakkolwiek coś ludziom zaproponować, jakby, bo jak na razie wciąż... Moim zdaniem nie i być może czasu nawet czasu jest celowo. Niedużo. No, prawda? Bo kto chciałbyś teraz rządzić w Polsce, stary? Ci, którzy przyjdą później, będą mieli wszystko rozwalone. No właśnie. To jest destrukcja. No. Więc ja bym się na miejscu na przykład pana Budki do władzy specjalnie nie pchał. Ja się dopuszczam możliwość, że Budka podziela to odczucie. Nie, ale bez jaj. Znaczy, wiecie, bo to, co mnie niepokoi, zaczęło niepokoić tak w ostatnich dniach, tygodniach, to jest duży wątek, no ale tak to, że znaczy niektórzy przywódcy opozycji zachowują się tak, jakby już wybory wygrali. I wiesz... A to nie jest takie pykło parę sondaży, że tam coś się zmieniło. To wiesz, no jakby gdzie, co, jak, znaczy i... No dobrze, to... No, tak. Dają nam, nie, to po prostu klienci próbują się dostać. Dobra, to jeszcze zaczęliśmy rekomendacjami. To na koniec, Kuba, poproszę cię, bo ogłosiłeś dopiero nie tylko ty, też parę osób przy tym pracujących, ale opowiedz w 2 słowach na koniec i tym zakończymy o serialu Warszawianka, który już w marcu. Co to najprawdopodobniej jest? W marcu, tak przynajmniej wyczytałem w informacji prasowej. Warszawianka to jest taki serial, na którym pracowaliśmy bardzo długo i on pierwotnie powstawał dla HBO Max, tak też był jakby zapowiedziany. Reżyserem serialu jest Jacek Borców, producentką jest Iza Łopuch, główną rolę gra Borys Szyc. Ja jestem scenarzystą głównym i jedynym tego projektu. Bardzo dużo czasu i pracy poświęciliśmy, żeby to wypuścić. Przez chwilę losy projektu były niepewne, ale teraz są pewne. Będzie go można obejrzeć na nowej platformie, która się nazywa Sky Showtime. Tak? Znaczy HBO, no HBO jak na razie jest, tak? I ma nowe premiery, i ma nowe różne propozycje. Natomiast co się tam z HBO stanie?
No, to już zachęcam do googlowania i żeby tam, jak ktoś zainteresowany sobie doczytał. Natomiast Sky Showtime to jest zupełnie nowa platforma, to jest amerykański gigant, w skład którego wchodzi na przykład telewizja Showtime, studio filmowe Paramount i tak dalej. To od połowy lutego będzie chyba w Polsce ta platforma, bo ona wchodzi też w całej Europie. Jakoś tak systematycznie na przestrzeni ostatnich paru miesięcy. No i wydaje mi się, że Warszawianka nie jest jedyną tam rzeczą, która będzie w ofercie. Będzie tego bardzo dużo. Nie wiem dokładnie co. Wydaje mi się, że... Warszawianka? Warszawianka to jest serial taki... Główną rolę gra Borys Szyc. Gra naszego głównego bohatera, który się nazywa Czuły. I Czuły jest facetem Czułkowski. To jest jego nazwisko. Czuły ma... Poznajemy go w dzień jego 40 urodzin. I jest facetem, który pomimo swoich 40 lat żyje jakby jako mężczyzna dużo młodszy. I jest wysoce nieodpowiedzialny, ale też bardzo barwny. I jakby prowadzi życie, którego wydaje mi się wielu innych mężczyzn mogłoby mu przynajmniej zazdrościć. Ale wydaje mi się, że to jest takie życie, że moglibyśmy być czułym przez tydzień, ale wydaje mi się nie dłużej, bo dłużej to już byłoby to bardzo męczące. Ale poznajmy go w momencie, kiedy zaczyna go to wszystko bardzo doganiać i dojeżdżać. Czyli w wielkim skrócie, tak mi się wydaje, ja oczywiście, jakby dzieło jest zawsze mądrzejsze od twórcy, ja najgorzej mówię o tym, co wymyśliłem, ale, albo co zrobiłem, ale jest to historia taka o byciu, o byciu facetem dzisiaj i o pewnych wzorcach bycia facetem i o pewnych wzorcach wchodzenia w relacje, albo o pewnych fantazjach, albo o tym, jak te fantazje się zderzają z rzeczywistością i tak dalej. I jest tam, jest to na pewnym, jest to, jest tam dużo do, na początku wydaje mi się do śmiechu, ale z biegiem czasu jest trochę mniej do śmiechu. I pojawiły się takie głosy od razu, że ten serial to będzie takie trochę polskie Californication też, bo wydaje mi się, że owszem, Californication nie jest gdzieś tam super odległe od tego, co zrobiliśmy, ale wydaje mi się, że bardzo ważnym punktem odniesienia dla mnie i na przykład dla Jacka Borcucha i dla Izy były też na przykład polskie seriale z lat 80. typu na przykład Jan Serce, czy Daleko od szosy i taka polska szkoła telewizji. Na pewno robiąc Warszawiankę chcieliśmy też bardzo do tego nawiązać. Mamy świetny cast. Ja na przykład jestem bardzo dumny, że mogłem napisać po raz pierwszy rolę dla takich aktorów jak Krystyna Janda czy Jerzy Skolimowski. To ja sobie to poczytuję za wielki zaszczyt. Którzy grają swoją drogą rodziców głównego bohatera. No i jestem bardzo ciekaw, jak ten serial będzie odebrany. No, jest to coś zupełnie innego niż to, co robiłem do tej pory w telewizji, niż Belfer czy Ślepnoc od świateł. To nie jest projekt jakiś sensacyjny, kryminalny i tak dalej. Jest to serial obyczajowy. Zapraszam, jak będzie już do oglądania, do stołu. Za długo już mówię, przepraszam. Ale też jestem podekscytowany tym, że to w końcu... że to w końcu wychodzi. I też to chyba nie jest ostatni telewizyjny projekt, który w tym roku się pokaże, związany ze mną, bo też... Ale to już dobra już. Nie. Tyle ode mnie. Nawiązując do Warszawianki, oto dziś dzień krwi i chwały, oby dniem wskrzeszenia był, drugiego śniadania. Wielkie wam dzięki, że przyjęliście zaproszenie do pierwszego, drugiego śniadania Millera. Dzięki wielkie, dziękuję za gościnę, słodki bestu. Myśmy tu jedli. Chcę powiedzieć, że ja przepraszam, że mówiłam z pełnymi ustami, ale był... Więc jak chcecie spróbować super wegańskich przysmaków, słodki best na Śniadeckich w Warszawie, weźcie mi jakoś to wynagrodźcie, bo jesteśmy za friko tutaj i klienci się odbijali od drzwi i straty mają, więc pomóżcie. I dziękuję wszystkim tym, którzy już płacili na zrzutce.pl / śniadanie Mellerana na robienie właśnie drugiego śniadania Mellera, więc teraz widzicie, na co idą te datki, więc jeżeli wam się podoba, to zachęcam, zapraszam, dziękuję. Ile kurczę czasu? Ja cię kręcę, 1,5 godziny. Można. To zobaczymy, jak będzie z oglądalnością. Dziękuję i co? A piszcie w ogóle. Już, dobra, język mi się plączy. Dzięki, do widzenia, do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy. Dzięki. Łupanie. No.